magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W sytuacji ratowania życia każda sekunda jest na wagę złota. Ratownicy medyczni oprócz swojej wiedzy muszą mieć do dyspozycji także najwyższej jakości sprzęt. To jest możliwe przy wsparciu z Unii Europejskiej. 15 zupełnie nowych ambulansów trafiło do dyspozycji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. To ogromny skok naprzód. Faktycznie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy mieć nowe ambulanse z nowym sprzętem i to jest na pewno z korzyścią dla pacjentów. Mówi Robert Judek z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło 7,7 miliona złotych. Zakupiono 9 ambulansów systemowych oraz 6 transportowych. To odpowiedź na trudną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, która zwiększa możliwości ratowników. Faktycznie bardzo mocno pomagają w pracy ratowników medycznych. Mam tu na myśli urządzenie do kompresji klatki piersiowej, bez którego już nie wyobrażamy sobie pracy na zespołach ratownictwa medycznego. Ten sprzęt jest oczywiście najnowszych generacji, jaki jest możliwy, dostępny na rynku i niewątpliwie w takiej ilości, jakiej został wymieniony, możemy tu mówić o całkowitej wymianie sprzętu medycznego. Ambulanse w ostatnich latach ze względu na pandemię stały się centrum medycznym. Czas pandemii pokazał także, jak bardzo brakuje tych pojazdów. Poznań jest to miasto, które bardzo dużo wykonuje zleceń i bardzo dużo podejmuje tych medycznych czynności ratunkowych. Dodaje Robert Judek. Dlatego stare ambulanse przejdą kontrolę techniczną i część z nich wróci do służby. Nowe pojazdy to nowe możliwości w kontekście ratowania życia ludzi. Zostały zakupione również 6 karetek, które zostaną wykorzystane w transportach międzyszpitalnych. To są również bardzo ważne zadania, które dotyczą przewozu pacjentów hospitalizowanych pomiędzy instytucjami służb ochrony zdrowia. Jeden ambulans został wykorzystany podczas transportu niepełnosprawnego mężczyzny uciekającego przed wojną z przejścia granicznego w Medyce do Poznania. Konstrukcja elektrycznego wózka uniemożliwiała transport standardowym ambulansem ze względu na brak stosownych zabezpieczeń oraz szerokość wózka. Na zdrowiu nie ma co oszczędzać. Mam nadzieję, że nigdy nikt z nas nie znajdzie się w sytuacji zagrożenia życia. Jeśli jednak do tego dojdzie, to jak widać, jesteśmy w dobrych rękach. Klikam wyślij. To niepozorne kliknięcie myszką marszałka województwa to ogromny krok dla Wielkopolski. Marszałek wysłał do Brukseli projekt programu unijnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. To jest program nieco inny od poprzedniego, oparty już na nowych zasadach, takich, które są przygotowane dla regionu przejściowego. Zapewnia marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Tym samym rozpoczęły się oficjalne negocjacje z Komisją Europejską. Zmieni się sporo. Wielkopolska będzie miała do dyspozycji 2,058 miliarda euro. To o 400 milionów euro mniej niż w poprzedniej perspektywie. Jesteśmy w takim elitarnym gronie regionów przejściowych, nie tylko w Polsce, bo takich regionów jest bardzo niewiele, nawet w całej Europie. Ale to powoduje określone skutki. Mniejsze finansowanie unijne do 70% wartości projektów i też ograniczone pole realizacyjne, czyli nie na wszystko, na co byśmy chcieli. Kwota ta uwzględnia 3 źródła finansowania programu. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny, ponad 1,5 miliarda euro oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, prawie 400 milionów euro, który będzie dedykowany Wielkopolsce Wschodniej. Bardziej i silniej zaakcentowane są kwestie związane ze środowiskiem i przede wszystkim z energetyką. Mówi Michał Kurzawski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Neutralność klimatyczna, zielona gospodarka i silne społeczeństwo. Tak ma wyglądać przyszłość Wielkopolski. W nowej perspektywie ma nastąpić większa koncentracja tematyczna inwestycji. Kwestie związane z instrumentami terytorialnymi, także na obszarach wiejskich. To jest nowość w programie i ten element będzie
też wymagał no, też tutaj pewnego zaangażowania, żeby taką interwencję realizować. Ale to nie oznacza, że zabraknie dobrze znanych Wielkopolanom inwestycji poświęconym wsparciu dla seniorów czy budowy sieci nowych ścieżek rowerowych i inwestycji w zielony transport. Wspieramy w ramach programu regionalnego rozwój lokalny kierowany przez społeczność lokalne, a więc wsparcie dla lokalnych grup działania. Tłumaczy Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Fundusze unijne zostaną przeznaczone na zapewnianie wzrostu innowacyjności, napływu badań i technologii, ekspansji zagranicznej podmiotów gospodarczych z regionu, większe wykorzystanie narzędzi informatycznych w edukacji, kształceniu, rynku pracy i gospodarce. Mamy też gospodarkę, wsparcie przedsiębiorczości, sektor badawczo-rozwojowy, w tym cyfryzacja, to jest też ważny element wsparcia z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. No i oczywiście pozostałe obszary interwencji w mniejszym zakresie, a więc kwestia infrastruktury lokalnej, w tym jest edukacja, zdrowie, ochrona społeczna. Z nowego budżetu planowane jest między innymi wybudowanie Centrum Muzyki w Poznaniu i bloku operacyjnego w Kaliszu, stworzenie dwutorowości przez Wartę w Obornikach Wielkopolskich oraz rewitalizacja linii kolejowej od Wągrowca przez Gołańcz do granicy województwa. To tak zwane inwestycje priorytetowe, choć lista tych inwestycji jest znacznie dłuższa.